Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną, w której będziemy się rozwodzić na temat pistoletówki na mapie Dcash. Mapa będzie reworkowana, tak więc będzie niedługo usunięta z turniejów, z map turniejowych, jednak aktualnie jeszcze przy najbliższych rozgrywanych eventach będzie ona w map poolu, tak więc zapraszam do obejrzenia taktyczki. Taktyka zakłada, że w rundzie pistoletowej CT będzie odbijać bombsite A i zdecyduje się na zostawienie w sajcie bądź też na samochodzie tylko jednego zawodnika. Tak więc zwróćmy uwagę, co poszczególni zawodnicy po stronie TROP prezentują w tej rundzie. Możemy zaobserwować, jak dużą liczbę utility mają zawodnicy, aż 4 zestawy granatów, z czego pierwszy zawodnik będzie smokował między czerwony box a forklift, następnie pali on quada i pozwala to dzięki temu tak naprawdę zawodnikom terrorystom zajęcie tego bombsite'u i przynajmniej odizolowanie tych dwóch fragmentów mapy. Następnie tak naprawdę tylko i wyłącznie holduje plecy, właśnie mainowe, i jako jedyny zostaje w mainie, co najważniejsze. Drugi zawodnik również udaje się do maina, jako jedyny bez zestawu granatów. To on będzie próbował łapać kontakt w momencie, kiedy zostaną wyrzucone granaty na bombsite A. On ustawia się po afterplancie na standardzie i próbuje złapać kontakt z zawodnikami CT. Co najważniejsze, zbyt się nie wychyla. To jego zadaniem jest zostanie na standardzie, znalezienie przeciwnika, a kolejni jego koledzy będą próbować mu pomóc, kiedy on zdobędzie jakikolwiek kontakt z drużyną przeciwną. Kolejnych trzech zawodników znajduje się w okolicach drzwi. I to właśnie oni wyczekują granatów, które będą wyrzucone smoke za site, smoke krosujący między czerwoną a forklift i palak na kładzie. Wyczekują oni jakiś kontakt, który mógłby być złapany przez zawodników z maina. Jeżeli nie, otwierają drzwi i po prostu wylatują na bombsite, plant na maina i co najważniejsze, muszą uważać jedynie na catwalka. Co ważne, również posiada smoka i flasha. Smoke, który będzie dosmokować site, żeby właśnie zawodnicy CT nie mieli zbyt łatwo retake'ować, oraz flash, który tak naprawdę ma przeciwdziałać ewentualnemu pushowi i zdekoncentrować rywali. Kolejny zawodnik, też udający się do drzwi, smokuje za backside i udaje się do swoich kolegów, dwójki kolegów, do drzwi i stamtąd udaje się na bombsite. Co najważniejsze, ma nade'a, który będzie służył jako stack rzucony na samochód. Idealny timing w momencie rotacji CT, który zadaje naprawdę sporo obrażeń przy okazji zabijając jednego przeciwnika. Następnie udaje się do drzwi i próbuje złapać kontakt zawodników CT wbiegających na site od strony maina. Pozostała trójka znajduje się na site i tak naprawdę wyczekuje jego kontaktu. Kolejny zawodnik, również w drzwiach, również ze smokiem i co najważniejsze, również z nade'em, który będzie służył jako stack rzucony na samochód. Smoke powodujący tak naprawdę odcięcie site'u kolejny raz, żeby zawodnicy CT nie mieli tej łatwości, żeby musieli przejść przez tego smoka, bądź też jedyną opcją przejście od maina i stamtąd retake'owanie site'u, a jak widzimy, aż trójka zawodników w site'ie, a ponadto jeszcze jeden w drzwiach pilnuje tej pozycji. Po zaplantowaniu paki, to on jest odpowiedzialny za obserwowanie smoka, czy zawodnicy CT go puszują oraz w ewentualnej pomocy woła kolegę ze standardu. Zobaczmy, w jakim miejscu te nade'y wybuchają. Centralnie na samochodzie, tak naprawdę pozbawiając życia jednego z zawodników Energy. Zobaczmy, jak mądrze zawodnicy terrorystów rozstawiają się na bombsite'zie. Jedna osoba stoi na standardzie, jedna osoba stoi tuż przy boksie na sajcie, obserwując smoka, jedna na kładzie i jedna w drzwiach, gdzie drzwi pilnują właściwie wejścia od strony maina na site. Jedna osoba stoi przy smoku, obserwując smoka i quad default patrzy tak naprawdę, jest mają rolę supportującą, refragującą. To by było wszystko. Dzięki za obejrzenie materiału. Do usłyszenia.